Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnych inspiracjach miesiąca i w pierwszych w nowym roku. Mam oczywiście moje notatki i nie wiem, jak to się stało. Słuchajcie, że uzbierało mi się naprawdę całkiem sporo rzeczy, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Dlatego od razu przechodzę do pierwszej kategorii i będzie to moda i dzisiaj krótko i na temat. Kolejna odkryta przeze mnie etyczna polska marka to marka Risk Made in Warsaw. Bardzo, bardzo piękny butik, przecudowne ubrania i w szczególności mam tutaj na myśli dwa topy, takie sweterkowe, które mogliście widzieć na moim Instagramie. Przepiękny fason, wspaniała jakość, idealny materiał na tę pogodę i przy okazji właśnie krój, który ja uwielbiam, czyli dekolt w V. Proszę zawsze, żebym wrzucała trochę więcej modowych inspiracji, także polecam Wam serdecznie. W filmie za tydzień będę miała jedną z tych rzeczy, także możecie ją wtedy zobaczyć rzeczywiście na żywo, ale polecam zajrzeć sobie na stronę Riska, jeżeli szukacie ponadczasowych, dobrej jakości, etycznych ciuchów. Od razu przechodzimy do jedzenia i chciałam Wam powiedzieć, że moim odkryciem jest danie z restauracji Fala i pomyślałam, że Wam o tym powiem, dlatego że Fala jest restauracją franczyzową i możecie ją odwiedzić w wielu miastach w Polsce. Już wcześniej jadłam talerz falafel, słynne danie z tej restauracji, ale powiem Wam, że kiedy poszłam właśnie na obiad tutaj w Warszawie i wybrałam to danie, absolutnie zakochałam się na nowo, każdy kęs był niesamowity, jest to po prostu miska rozmaitości z falafelami, hummusami, tabule, mamy tam różne kiszonki i taki cudowny sos tahinowy, aż się zrobiłam głodna, mimo że jestem dopiero po pośniadaniu, no jest słuchajcie, u mnie wcześniej rano. W każdym razie polecam Wam serdecznie zajrzeć do Fali na falafel talerz. I drugą moją inspiracją restauracyjną, tutaj dla łodzian, szybciutko powiem, że stwierdziłam, że najlepsze jedzenie w Łodzi jest w zjadliwościach, także zjadliwości mają teraz stałą kartę i tylko rotacyjne lunche i to jest miejsce, w którym ja byłam ostatnio dwa razy pod rząd i polecam Wam serdecznie. Postanowiłam, że zrobię też taką nową kategorię i patrzę się teraz na rzecz, o której będę mówić, bo postanowiłam powiedzieć Wam o roślinkach i nie sądzę, że co miesiąc będzie coś w tej kategorii, bo nie planuję tutaj wpadać w roślinny zakupoholizm, ale przeszłam duży przełom w tym miesiącu i postanowiłam stać się mamą roślinek. Oczywiście śmieję się. Brakowało mi czegoś w mieszkaniu i no, nie jestem w tym momencie w stanie ogarnąć posiadania zwierzaka. Natomiast pojechałam na giełdę kwiatową i kupiłam sobie skrzydło kwiat, czyli taki oczyszczający ponoć powietrze kwiat. Jest piękny, nazywa się Fiona. Mam nadzieję, że widzicie go teraz na ekranie. I powiem Wam, że odkąd mam roślinki, jeszcze mam takiego tutaj kaktusika, którego muszę chyba podlać. To w ogóle to miejsce jest inne, ono żyje, jest bardziej przytulne. Ja po prostu w momencie zakupu tego, chciałam powiedzieć zwierzaczka, tej rośliny, od razu poczułam z nim taką więź, także to jest naprawdę niesamowite. Dajcie znać, czy też tak macie ze swoimi roślinkami. Ja stawiam moje pierwsze kroki jako mama Fiony. No to teraz, moi drodzy, zanim przejdziemy do książek, mam dla Was małe ogłoszenie. I teraz... Jak wiecie, w styczniu zakończyłyśmy sprzedaż tydziennika. Już ten codziennik, który znacie, nie wróci w tej fizycznej formie. Pracujemy nad nową edycją, która ukaże się, mam nadzieję, w tym roku, ale to jeszcze jest absolutnie w procesie twórczym. I po długich, długich rozważaniach postanowiłyśmy z Małgosią wyjść naprzeciw osobom, które po pierwsze nie mogły sobie pozwolić na zakup codziennika. Wiem, że było dużo osób, dla których jego cena była dosyć zaporowa. Z drugiej strony było też wiele osób, które nie chciało inwestować w fizyczny produkt w imię idei Zero Waste, tak, bo jednak jest to drukowana książka. I dlatego postanowiłyśmy udostępnić w moim sklepie internetowym codziennik w wersji elektronicznej, czyli codziennik e-book.
Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że te osoby, które marzyły o codzienniku, a wiem, że było mnóstwo takich osób, bo też rozmawialiśmy czy na mojej grupie, czy przy okazji rozdań świątecznych. Mam nadzieję, że te osoby teraz będą mogły spełnić to swoje życzenie i stać się posiadaczami codziennika. Także można go kupić na mojej stronie za 69 zł w wersji elektronicznej, ale bardzo, bardzo Was proszę, że jeżeli kupicie codziennik, to będziecie go wypełniać w sposób manualny. Bardzo ważną częścią pracy z codziennikiem, odpowiadania na te pytania, jest to, że piszemy ręcznie, dlatego dla osób, które mają życzenie, aby to było bardziej zero waste'owe, możecie nawet pisać sobie, nie wiem, na jakimś iPadzie, czy nawet na jakiejś tablicy zmazywanej, tak, już będąc bardziej tutaj oldschoolowi. Po prostu chodzi o to, żeby pisać, natomiast te inne osoby mogą po prostu kupić sobie zwykły notes i patrząc na pytania na komputerze czy na telefonie, odpowiadać na nie w sposób odręczny. To jest mega, mega, mega ważne. Także ja się bardzo, bardzo cieszę, że mimo wszystko podjęłyśmy taką decyzję, bo tak jak mówię, to pisanie odręczne jest tutaj istotne, ale ja nie mogłam... Źle było mi z tym, że są osoby, które po prostu tego codziennika w najbliższym czasie nie będą mogły kupić, a ja wierzę głęboko, że on działa cuda i dostaje tyle opinii, wiadomości od Was, że praca z nim jest dla Was niesamowitą transformacją, także mam nadzieję, że ta wiadomość uszczęśliwi wiele osób. Dajcie znać, jeżeli kupicie go w wersji e-bookowej i mam nadzieję, że będzie Wam służył. No a teraz mój książkowy ulubieniec. W zasadzie skończyłam tę książkę na początku lutego, pierwszego dnia lutego, ale to się nie liczy, bo to jest książka Śpij, jedz i ruszaj się zgodnie z Twoim rytmem okołodobowym. Rekomendowałam ją na Instagramie i jest to książka, którą powinien przeczytać każdy. Jest to po prostu coś, co... To jest w ogóle, to są informacje, o których ja wcześniej słyszałam i niby byłam ich świadoma, ale dopiero jak przeczytałam tę książkę, to ja wiem, że chcę je zaimplementować do mojego życia. Generalnie chodzi o to, że cały nasz organizm działa w zgodzie z wewnętrznym zegarem i reaguje na impulsy w postaci światła czy też pożywienia i wszystko to zsynchronizowane sprawia, że my żyjemy w zdrowiu. I to się tyczy, tutaj są takie różne aspekty, tak? Aby spać dobrze i w odpowiednich godzinach, jeść w odpowiednich godzinach, i uprawiać jakąś aktywność fizyczną, plus mieć kontakt ze światłem słonecznym i też ograniczać kontakt ze sztucznym światłem wieczorem. To tak w dużym skrócie. To jest mega duża dawka wiedzy, sporo takich treści stricte naukowych, ale napisana tak, że ja ogarniałam, chociaż wiadomo, dużo terminologii było dla mnie też obcej, ale polecam Wam naprawdę serdecznie. Jest to wydawnictwo Feria i jest po prostu super. Jeśli chodzi o filmy, obejrzałam sporo filmów w styczniu, ponieważ byłam w domu, a ja z moją mamą od dziecka oglądam bardzo dużo filmów. Także chciałabym Wam polecić kilka pozycji zupełnie pokrótce. Pierwsza z nich to jest American Hustle. Film, który powstał już parę lat temu, ja obejrzałam go teraz ponownie. Naprawdę genialny film z Amy Adams, Christianem Bale'em i Bradley'em Cooperem o oszustach. Ale naprawdę film jest świetny i aktorstwo jest wybitne. Nie wiem, jak bym go zakwalifikowała, trochę film akcji, ale bardzo, bardzo inteligentny i też dający do myślenia, ale przede wszystkim wspaniałe kreacje aktorskie, także to Wam polecam, dość długi jest ten film. I kolejne dwa filmy to są filmy polskie, które miałam przyjemność obejrzeć. Pierwszy z nich jest to Najlepszy. Jest to film, który polecam każdemu. Niesamowita rola Jakuba Gierszała. Jest to film o narkomanie. Pokazuje historię chłopaka, który był uzależniony od heroiny i jak starał się z tego wyjść na przestrzeni lat. Jest to historia oparta na faktach, bo jest to historia znanego polskiego sportowca. I więcej Wam nie powiem, ale jest to wstrząsający obraz. Uważam, że ku przestrodze, szczególnie młodym osobom, polecam. I ostatni film, polski również, to jest wybitny film, nagrodzony wieloma nagrodami parę lat temu. Nagrodzony nagrodami, pozdrawiam. Jest to film Cicha noc. I tam mamy... Poczekajcie, jak ma na imię? Daniel Ogrodnik? Tak.
Świetna jego rola, generalnie mówi o facecie, który pracuje za granicą i przyjeżdża do swojej rodziny na wsi, na Podlasiu, na święta. I jest to bardzo przykry, powiedziałabym, naturalistyczny obraz rodziny, relacji w rodzinie, problemów alkoholowych, problemów finansowych. Poruszający, aż się zacinam, wiem, ale poruszający film i naprawdę pomimo, że jest straszny, to na mnie zadziałał tak, że ja doceniłam bardzo wszystko to, co mam. Często tak jest, że widząc problemy innych ludzi, patrzymy na swoje życie z innej perspektywy i jak, pomimo, że uważam, że patrzenie na to, że ktoś ma gorzej jako pocieszenie nie jest niczym dobrym, to czasami tak to działa, więc polecam Wam ten film, jest naprawdę niesamowity. I teraz mały muzyczny przerywnik. Moim ulubieńcem jest nowa płyta Harry'ego Stylesa, czyli Fine Line. Nadal nie mam biletów na koncert, który jest 10 maja, ponieważ jako, że ceny na stronie rosną w zależności lub malują w zależności od popytu, to popyt jest tak duży, że teraz bilety, gdzie widać Harry'ego od tyłu, serio, jakby za sceny, kosztują 600 zł. Czy tam 500, nie ma to znaczenia, za dużo. A takie zwykłe jakiekolwiek bilety na trybunach to jest 8-9 stów. Także jeżeli ktoś z Was może ma do sprzedania bilet, to ja po raz kolejny zgłaszam się na ochotnika, żeby to było w cenie jakiejś sensownej. I najlepiej oczywiście dwa, ale płyta moim zdaniem jest genialna. Moje ulubione piosenki to jest Watermelon Sugar i Canyon Road. Polecam, uwielbiam, pozdrawiam. Słuchajcie, jeszcze mam jednego ulubieńca. To jest ulubieńc podcastowy. Ja zaczęłam w styczniu słuchać codziennie rano BBC Global News, czyli 30-minutowe podsumowanie wiadomości z danego dnia na świecie, przygotowane przez BBC. Nie przeglądam social mediów, tylko robiąc kawę i tam ogarniając się rano, słucham sobie tych wiadomości, dla mnie to działa dobrze, nie mam tak, że wiadomości jakoś mnie dobijają, tylko lubię być poinformowana, tak właśnie dlatego Global News wydaje mi się być spoko, bo mam tam obraz tego, co dzieje się na całym świecie, także polecam, polecam. I przedostatni ulubieniec to jest, moi drodzy, Vegan Mania, czyli wspaniały wegański festiwal. Byłam na Vegan Manii po raz pierwszy w życiu i byłam w Katowicach też po raz pierwszy, tak żeby się w ogóle przejść, chociaż to była sekunda. Cudowne wydarzenie, wspaniały panel dyskusyjny, który prowadził Orestes, Everyday Hero, którego serdecznie pozdrawiam. Była tam też Daria i był Radek, także naprawdę moim zdaniem to było super spotkanie, ale przede wszystkim dla mnie to było wyjątkowe, ponieważ miałam przyjemność rozmawiać z Wami, poznałam tyle moich wspaniałych obserwatorów, rozmawialiśmy sobie przez jakieś dobre półtorej godziny i takie chwile są dla mnie bezcenne, motywują, wzruszają i sprawiają, że chce mi się jeszcze bardziej każdego dnia i to jest niesamowite móc zobaczyć Was na żywo, kiedy Wy widzicie mnie cały czas tak naprawdę, także jest to wspaniałe przeżycie i postaram się być na jak największej ilości Vegan Manii. Na pewno będę w Łodzi 15 marca, także zapraszam serdecznie i na sam koniec trochę prywaty, też była trochę prywata, ale taka jeszcze większa prywata to, że moim wielkim ulubieńcem są urodziny mojego brata. Mój brat Kuba skończył 18 lat, był na najwspanialszej imprezie na świecie, którą zrobiliśmy w jego urodziny 31 stycznia i po prostu to był ogromny highlight tego miesiąca. I może dodam na końcu, że jeszcze innym takim highlightem był trening z Ewą Chodakowską na żywo w Adidas Runners Warsaw, tutaj w Warszawie. Coś z tą mi takiego kopa, niesamowite przeżycie i polecam, kochani, polecam. Dobra, kończą się ulubieńcy, dajcie znać, co Was zainspirowało w styczniu, a ja przypominam, że możecie kupić codziennik w wersji e-bookowej w niższej cenie na mojej stronie. Pamiętajcie, żeby pisać ręcznie. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia za tydzień, a za tydzień podzielę się z Wami książkami na 2020 rok. No, buziaczki, pa!